Siemanko cześć, witam w tym materiale troszeczkę sobie pogadamy na temat tego, w jaki sposób zdobyć nowe przedmioty. Będą dodatkowe informacje, będą szoty, więc fajny materiał się szykuje. Zapraszam. Pierwszym najpewniejszym sposobem na zdobycie przedmiotu jest wykonanie w pełni Soul War Questa. Jeżeli wykonacie tego questa, to na sam koniec macie jeden losowy przedmiot, zupełnie losowy, nie jest to losowy na profesję, zupełnie losowy przedmiot z tych itemów 400+. Drugą opcją na zdobycie nowych przedmiotów jest zabijanie bossów z Soul War Questa. Jeżeli zabijemy bossa, mamy małą szansę na wydropienie Back You Desire. To jest bug, który ma w sobie jeden losowy przedmiot 400+. Jeżeli go otworzymy w Ciele Potwora, mamy item. Jeżeli go przeciągniemy do plecaka, on się otwiera automatycznie i też mamy item losowy, zupełnie nie pod profesję. Dodatkowa informacja to jest taka, że jeżeli zabijemy bossa finałowego, ogólnie są, jest 5 bossów soul war questowych i jest też finał w tym questie, więc ogólnie jest 6 bossów ale ten finałowy ma taką opcję, że jak go zabijemy, nic nie wydropimy to na drugim podejściu mamy większą szansę, znowu nic nie wydropiliśmy, na trzecim podejściu mamy większą szansę w końcu coś z nam zdropiło i ta szansa spada nam na tą początkową tak i tak ta szansa się zwiększa aż w końcu coś znowu wydropimy oczywiście z tymi podejściami i tak to wygląda tak tak to wygląda jeżeli chodzi o bossy trzecią opcją na zdobycie nowych przedmiotów jest drop ze zwykłych potworków z soul warquesta gdy mamy co najmniej jednego tainta taint to jest kara kary zdobywamy gdy zabijamy bossy z soul warquesta jest 5 kar, ponieważ jest 5 bossów, jakie musimy wykonać, żeby podjąć się finało. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że mm, bossy są według naszej kolejności. To my wybieramy, na którego bossa się wybieramy, ale kary są narzucone z góry. Pewnie teraz macie tutaj taki prostokącik, Jakie to są kary i ich nie możemy sobie wybierać, one są narzucone z góry. Gdy zabijemy bossa, którego już wcześniej zabiliśmy i dostaliśmy za niego karę, nic się nie dzieje. Zabiliśmy bossa, mamy szansę na dropa, ale następnego tainta nie dostaniemy. Żeby dostać następnego tainta musimy zabić innego bossa. Tainty można resetować co dwa tygodnie od zdobycia ostatniego tainta. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że osobiście zabiłem 6000 potworków z Soul War Questa na jednym taincie. Tutaj można zobaczyć Infernal Phantomy 4200 brachiodemony gdzieś tutaj są o brachiodemony 902 wszystko zostało zabite na jednym teńcie i nic jajo niestety ogólnie jeszcze tam jeszcze inne są potwory zabite koło 6000 potworów zabite na jednym teńcie nie ma opcji znaczy nie ma opcji no ta szansa jest, ale jak widać jest mała. Nawet 6000 potworków zabite nie wystarczyło, żeby coś wydropić. Ponadto zabiłem 3 bossy z Soul Warquesta, 3 takie same, więc cały czas jednego mam tainta. I też nic nie dropło mi i nikomu z teamu. I to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o te trzy opcje. Przechodzimy do dodatkowych informacji i tutaj rozpoczniemy sobie to od informacji takiej, że oczywiście ze zwykłych potworków dostajemy Beg Desire i ten Beg You Desire jest w skrzynce, reward boxie, więc jeżeli coś wydropimy, nawet jeżeli to przeoczymy, to w Adventure Guildie ten worek będzie i tam oczywiście będzie Begu You Desire, tak samo jak z bossów, tutaj też ze zwykłych potworków zdobywamy worek. I ten worek nie da się ich kolekcjonować, tak? Nie da się ich nazbierać ze, z 50 i zrobić największy opening na świecie, więc takie openingi tutaj nigdzie nie będą miały miejsca. Ponieważ on automatycznie się otwiera po przeciągnięciu go do plecaka, tak? I tak samo Begieu desire nie wyświetla się w wy, wy bestiariuszu, więc nie będziemy, nie będziemy mogli się pochwalić, że z Infernal Fantoma wydropiliśmy baga, ponieważ no, nie będziemy mogli sobie tego tutaj tego, tego tutaj odznaczyć jedynie co to możemy sobie screenka zrobić i tak to wygląda, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o double loota i preje na luta, czy to działa? Myślę, że nie dlatego, że ten worek jest czy ten drop tego You Desire jest w worku, tak? Więc wydaje mi się, że Double Loot i Prey na Luta bardziej działają właśnie na samego potwora, a nie na ten worek. Ten worek jest tylko po prostu z tych taintów, z tego tytułu, że mamy tainta jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, nieważne. I to jest po prostu z tego. Więc jeżeli odpalimy sobie Preje na Luta na Fantomy i mamy i myślimy, że mamy szansę, że coś wytropić więcej, Mamy większą szansę, no to wydaje mi się, że nie. Tak samo Double Loot też raczej na to nie działa. Osobiście też byłem na Double Lucie tam na inferno i no nic nie wydropiłem. Preya też odpalałem, też nic nie wydropiłem, ale to nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że kompletnie tutaj nie ma powiązania z Doublem i z Czy ja tutaj coś jeszcze mam Wam do powiedzenia, jeżeli chodzi o tego baga? Wydaje mi się, że. Nie zbyt. Chyba to już byłoby wszystko i na tyle. Jeżeli o czymś bym zapomniał, jakieś dodatkowe informacje bym miał dla Was, to pewnie w pierwszym komentarzu będą informacje. Jeżeli macie jakieś pytania, też możecie je zadawać. I widzimy się w następnych materiałach na streamach. Cześć. Elo.